ja wróciłam już do domu, wyjazd był udany, a ja wam chciałam pokazać, jak prezentuje się moja nowa kolekcja minerałów, więc chodźcie. Taram, oto tak się prezentuje. Powiem wam szczerze, że mi się jedynie selenit nie zmieścił. I awantury więc stoją sobie obok. No i tutaj jeszcze na mnie czekały piękne róże od babci Basi, za nie bardzo dziękuję. Dajcie znać w komentarzach, czy w tej kolekcji znajdziecie minerały, a ja wam coś zaraz pokażę. Taram, taram. Tutaj coś jest. Jak ja nagrywam 12 vloga, jutro jest dzień matki. I tu mam taki mały prezencik dla mojej mamy. Już wam pokazuję, ale cicho, to nasz taki sekret. No i co, masz już przygotowany ten prezent? No stoi tutaj. Dobra, to pokaż tą apaszkę, jak wygląda. A co mama robi? Mama na balkonie tam coś dłubie w kwiatkach. Dobra, pokazuj. No dobra, to chodź, już pokazuję. No to, a widzowie widzieli? No też jeszcze nie, dopiero zaraz wam pokażę. No to pokaż. No wiesz, żeby mama nie... nie ma jej. Dobra, no. Tam, taram. Bo może, a nie, okno jest zamknięte. Tak bym mogła słyszeć. Nie, no to ty nie słyszałam. Tu jest ta paszka? No. Pokaż. Aha. Bardzo kolorowa. To jest ten. Ma wilgoć. No ładna jest. No, bardzo ładna. Maki. Róże, nie, maki i serce, no super. No. Idealna na dzień matki będzie, no. A jaki zapach wybrałaś? Ten, co mamie się podobał na wyjeździe. Pokaż. Aha, no to spoko. No fajne. Dobra, to pakuj to, a ja idę zagadać mamę. No, rozumie się. Ale na razie nic nie gadać. To jutro będzie, wiesz jak. Niespodzianka. Jak wam się podoba wybór mojego prezentu dla mamy, to zostawcie łapkę w górę. Kochani, dziś mamy kolejny dzień, no i co, dzisiaj nadszedł dzień i będziemy przesadzać maliny. Powiem wam szczerze, że dosyć długo to się zbieram, ale... ale przyszedł już ten czas, chodź idziemy. No, dobra, to idziemy i będziemy przesadzać. Tutaj mamy już przygotowane, ziemię jest, ale tak jak widzicie, tutaj mamy... zielnik. No zielnik, nie no. Taki ogród botaniczny. Balkonowy ogród botaniczny. To co, bierzemy się za to? Bierzemy się, tylko się tam przejść po rękawiczki. A ja przyniosę kolejne maliny, bo do niczek trochę jest, są aż dwie i mamy w ogóle dwa rodzaje malin. To są maliny czerwone, a tu są złote maliny. Ale wiesz co, trzeba jeszcze kupić takie patyki. No właśnie, to już te doniczki, może dzisiaj z mamą podjedziemy do sklepu. O. To jest świetny pomysł. A ty jedziesz z nami, czy nie? No nie, przecież wy jeszcze jedziecie na zebranie przed tym. Jedziemy dzisiaj na zebranie, bo dzisiaj jest zebranie końcoworoczne. Czyli wiecie, co będzie. Bailando. Bailando będzie, ocenki będą, dobra, to Michaśka się bierze za te krzaczory. Ale powiem wam szczerze, że już nawet sobie wziąć takie kwiatuszki. No tu będą maliny docelowo. Dobra, bierzemy się. To co, pomóż ci, czy dajesz radę? No daję sobie radę. Dobra, to przesadzaj. No, no powiem ci, w tej donicy nawet lepiej, bo pierwotnie w takiej miały być. O, i pyk. No i piękne maliny. No piękne. O. No i super. O, tak. I jeszcze najważniejsze, trzeba je podlać. Aha, no dobra. Dobra, chodź to posprzątamy. Ja idę pod kurzacz, to się wciągnie. No i teraz podlewanie i gotowe. Sąsiada mamy. Jakiego? No, Marzenkę. Sąsiada mamy jakiegoś. Idę zobaczyć, no jak wam poszło. No, gdzie te maliny? Tam z tą. Mogę zobaczyć? Tam z tą, no. Stoją. Wow, ale wiecie, co mam pomysł. Te patyki trzeba kupić. Tak, koniecznie trzeba kupić takie podpórki. I to zrobimy. Czekaj, gdzie są teraz te złote? Tu. Tutaj. One są większe, widzisz? Większe. A to jest ta czerwona. No to tylko czekać na pyszne obocki. Na razie stoją tam na kuchni te truskawki. Na razie truskawki, musimy się nimi pocieszyć. No ile poczekamy na maliny? Nie wiem, czy w ogóle się doczekamy w tym roku, nie? Jakby co, no zaczynają już kwitnąć. O, i to jest dobry znak. Trzymajmy się dobrych znaków. A może się uda? Michasia, co robisz? Bo my za chwilę jedziemy. A, Wałek. Gotuję obiad na jutro. A co dobrego będzie? A to się dowiecie jutro. Albo jak przyjdziecie, o to, prędzej. Myślałam, że już powiesz, no. Jak myślicie, co może powstać z fasolki, to dajcie znać w komentarzach. Jakie danie, jaki obiad. Marek, co może powstać z fasolki na obiad? Zupa fasolowa. Marzena, no nie wiesz, co ona gotuje. No nie wiem, ma tylko fasolę, cebulę i pomidory. Dobra, bierz się lepiej. Ten Wałek sobie ciągnij z głowy, a jutro się dowiesz, co będzie na obiad. Chyba, że tu brakuje jakiegoś składnika. Brakuje dwóch, ale są w lodówce na szczęście. Co?
co? Dwa w lodówce? Dobra. To nie będzie fasolowa, bierz je. Dobra, to rób Michasia, a mam nadzieję, że na zebraniu nie będzie żadnych niespodzianek. No z tego co pan mówił, to żadnej atrakcji mnie nie przygotowuje, więc raczej będzie... No będzie jak będzie, Marzena, bierz się, bo jedziemy. Która już godzina? To się spóźnicie. A jeszcze mi się przypomniało, czy zapłaciłaś za... Za zdjęcie zapłaciłam i je mam. No to musisz mi pokazać po zebraniu. Toś jeszcze ich nie pokazała. Dobra, ponieważ zdążę ci na zebranie, będzie jeszcze wstyd, naprawdę. Dzisiaj mamy czwartek, 1 czerwca, Dzień Dziecka i z tej okazji przygotowujemy dla Michasi niespodziankę. Marzenka jest z Michasią, ale ja tu wszystko już ogarnąłem. Proszę bardzo, pierwszy prezencik przygotowany, ale najważniejsza albo i największa niespodzianka kryje się, uwaga, uwaga, idziemy do przedpokoju w tym oto małym kartoniku. Jak jesteście ciekawi, co tu jest, to już teraz możecie pisać, obstawiać swoje propozycje. Ja wam powiem, że jest tu coś, co Michaśka, no, że tak się wyrażę, kolekcjonuje. Ups, chyba za dużo powiedziałem. Dobra, w każdym razie ja teraz biorę się za przygotowanie i zanosimy to do pokoju. Wszystko już spakowane, więc teraz można to wziąć i zanieść do pokoju Michasi, a tam czekają na nią jeszcze inne niespodzianki. A jakie? Spójrzcie sami, co widzicie. Ja już coś zauważyłem, wy pewnie też. Także teraz nie pozostaje nic innego, jak czekać na Michasie, jak przyjdzie, jaka będzie jej reakcja. Was zostawiam tutaj i czekamy na Michasie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam? A nic. Coś nowego? Jak tam? No ja widzę, że są mi spokoju. No, no, a skąd wiesz? Ale ci robisz coś tak niespokojnie. Kto by zamykał drzwi? Ale co ona ma? No bo przeciąg jest. Tak? No to już właśnie cię zdradziło, bo nigdy nie zamykasz. Bo jest przeciąg, bo balkon otwarty i wieje. Ale już nieraz był otwarty balkon, jak ja siedziałam w pokoju, było otwarte. No ale ci wyjątkowo wieje. No, na pewno. Tak? Tak. A na dworze spokojnie. Dobra, i co, myć ręce? Nie! A to trzeba ręce myć? No pewnie. A mogę też iść? Miałaś ręce myć. Mamy najpierw, ja wchodzę. Ale to nie ma! A ale... czy to jest pokój? Zły pokój. Ja się muszę prześlizgnąć. Dobra, możesz wejść. No widziałam torby w kwiatki. A skąd widziałaś kwiatki? Na Instagramie widziałaś. Bo to było widać urywek, przecież w tych drzwiach to było widać tę torbę już. No właśnie, i prezent z okazji Dnia Dziecka. Wow. Dobra, to jedziemy. Lodóweczka. Ale to nie jest wyrywa. Na napoje. Nie. Na kosmetyki. No i jak? Ale ładna. Ale ty już tam te naklejki naklejałeś, bo właśnie takich nie ma chyba. Nie, ona była z naklejkami. Znaczy wiem tylko, że ty nakleiłeś je, w sensie o tym... Nie, one były już tu. Wiesz co, bo jestem one taka babska ciekawość. A co to jest w środku jeszcze? No tu w środku są maseczki. Co jeszcze? No i... A to? O, to, a to jest, jest twoja stara pomadka. To jest moja, pomadka. Wiem, to skojarzyłam, bo ja to bo mam mi leżała na biurku, więc... A nie widzę, w ogóle posprzątane jest? No widzę, no, że są kwiatki. Ale a jakie to są kwiatki? Właśnie ja nie wiem, jak one pachną... się nazywa, ale zapach jest obłędny. Jej, one pachną trochę podobnie jak bez. No. A ja myślałam, że ta lodówka to będzie, wiesz, taka... A właśnie ta lodówka jest taka fajna, taka... Fajna? Tak? A jest w ogóle jest? Nie zimno? O. Łe, jest zimno. Można... Ty, napoje może nawet zimno. No, na lato. Ej, to zamykamy ją, bo jak chłodzi, to trzeba zamykać. A co to są? Nie wiem, czy to ja się kremiki do włosów, blond. Nie, to jest szampon. Szczególnie, że mam blond. Blond hair. Marek, co ty? Pomyłka, to ja chyba pożyczę. No i jeszcze jakieś maski dwie. Nie, trzy maseczki. A, tu nie pokażemy od razu. No, a to ja jest, się domyślam, co a to jest po prostu ten najważniejszy element. A ja wiem, co to jest. Ja to kiedyś już wiedziałam. Nie, chyba nie wiesz. Tak, ja wiem. No już... wiem, już wie, co to jest. Ja już wiem, to jest butelka chyba z tym, z minerałem, jeśli nie mylę. No nie wiem. Nie no wiem, tak. Nie wiem. No to musisz sprawdzić. Nie wiem. O, jak zapakowany. A jeszcze nie wiemy, jaki to jest minerał. Ale ciekawe... A tu się odkręca na dole, nie? No tak, musi się odkręcić, tak. Musi to trzeba jakoś myć. No ale jest wciąż do góry. I co tu będzie za minerał? Ciekawe, czy to będzie mój, czy nie mój. Twój, czy nie twój? Nie, ja mam inny.
Jaki masz? Ja mam kryształ górski, jak się nie mylę. A to jest kwarc różowy. No i co teraz? Ale ładny jest, powiem szczerze, że ładniejszy, bo kryształ górski mi się tak zlewał, mi się zdaje, bo on jest taki przeźroczysty trochę. Czemu ma jakieś takie pręty? Aha, no, bo jest przymocowany. Żeby był przymocowany właśnie, no. No, to buty. A to jest szkło, nie? Szkło. Łe, no to porządnie. No, czekaj, tu sam. No i to, słuchaj, to nie wiadomo, bo było, czy to w ogóle ci przyjdzie, ta buteleczka. Ale przyszła. Ale ty myślałam, że ci to kupili w tym sklepie. Nie, nie, właśnie tego w żadnym sklepie nie ma stacjonarnym. Nie ma. Najlepszy. Nie. No niestety, nie. To było wyzwanie dla nas. Piszę, ma wszyscy najciekawsze, że ostatnio ją oglądałam. Tak? No. Teraz jak byłeś w sklepie wczoraj? Mm. Tą samą? No. A ty ją odradzałaś jej, czy nie? Nie, bo myśmy osobno chodziły. Aha. Także... Fajna. No, taka teraz na lato z... Spoko. I taka spoko, nie wzorek. No. Misia, misiu i w ogóle misia, pasuje. Misia, misiu i pasuje. Ale właśnie ostatnio się myślałam, żeby nie kupić sobie na wyjazd, o którym się za niedługo dowiecie. A, to chyba w przyszłym tym filmie będzie. No, w przyszłym, tak. Dobra, nur. Drugi. A, to ja nie, bo to było w tej reklamówce, to jest to? Czy to nie jest to? No chyba nie jest to. Ach, to jest moja koszulka! Ej, to jest moja koszulka! Ale opcja! Czemu się nie wyciągła? No ty miałeś sobie wyciągnąć! A ja jeszcze dzisiaj ją pakowałem, ale to może być twoja. Nie, mi się nie podoba. Nie, to nie są Michasi kolory w ogóle teraz. Bo ktoś mi to wszystko przygotowała w tej reklamówce i ja po prostu ładnie, ja sobie to układałem ładnie. A Cila, ten prezent to jest prank, czy co? Dobra, to jest moje, żeby nie było. Ale wpadka na prezencie. No. Za chwilę założę, o. O. Nagrodę. Uuu, etui. Ale nie, czy będzie pasowało ci, powiem. No tak, nie, czekaj. No niby... Znaczy, możliwe, ale... Ale pro, nie wiem, czy pro 2. Trzeba sprawdzić. Bo ja właśnie kiedyś, ale to kupiłam... Ale pro też są, jakby co. No, to pro. No, to będzie pasowało i tak. I? Jeszcze coś tam jest? Coś jeszcze jest. Jeszcze no live... Czekoladki, no. Myśmy też dzisiaj w szkole dostali. Tak? Tak? Na dzień dziecka? Mmm, to słodko było. Malinowa z tymi, próbkami malinowymi. O mgiełka, właśnie też wczoraj chciałam iść do tego sklepu i też chcę kupić mgiełkę, no. No i dlatego, mama usłyszała, że ty chcesz iść do tego sklepu, to od razu miała wiesz. Ale ja wczoraj tak trochę pomyślałam, bo właśnie w twojej torebce znalazłam właśnie żel i mgiełkę. A to mamy była, to nie moja. Zastanawiałam, czy byście tam nie byli właśnie. No byliśmy tam właśnie. No. Naprawdę. Ale tu nie jest tylko żel i mgiełka, tu jeszcze coś jest. To wpakujmy to. O mały krok Marek, a byłaby wtopa taka straszna na tym... A ty nie widziałaś, jak ona reagowała na jedzeniu? Jakbyśmy w restauracji, jak usłyszałeś, no ja umiem tak reagować, że nikt nie widzi. Tylko ja widziałem. No. O. Tu? No. Teraz jeszcze coś tam, ciekawe czy twój zapach, nie? No bo to też czasami to trudno jest, trafić. Żel? Tak. Do kąpieli, nie? Żel? Tak, żel, no wiadomo, tak. To jest akurat do kąpieli. A wiesz co to jest? To jest takie chyba mydło w piance. No. No. A to pierwszy raz tylko tak ja to walczyłem, bo mama mówi, że to nie, to a nie będzie fajne, to że będzie. To cały efekt chyba będzie to mydło w piance. To jest krem. Powiem szczerze, że właśnie ja jakoś tak nie lubię kremów zapachowych. A to jest do rąk chyba, nie? No do rąk, ale... No zawsze nie zapach zobaczysz, jaki jest. Znaczy powąchasz. No i co? No ładny zapach, taki nie jest ciężki. No to chyba wszystko tak samo pachnie, nie? To jest mydełko do rąk, no, a to jest tak. No i jeszcze została ostatnia rzecz. Mgiełka. No, zobaczymy teraz. Czekajcie. No nie zawsze właśnie na takiej zabawie, ten taki... Słodki? Nie taki słodki. Pokaż. Nie, ładna. No, ładny zapach. Mi się podoba zapach. No, prezent bardzo super, dziękuję. Kwiatki też bardzo ładne, powiem szczerze. No ja te kwiatki pierwszy raz jakie widziałem w sklepie i mówię, wezmę je. Ale właśnie powiem szczerze, że mi się już tulipany totalnie znudziły. Tak? Ale one są bardzo ładne i wiecie, że mi przypominają te. No to chyba jest nawet to. I to chyba będzie to, nie? Wiesz co, ja mam gdzieś taką meteczkę gdzieś tam w koszulce. To trzeba teraz zanurkować. No, prezent bardzo fajny. To co najfajniejsze? No, ale szczerze. Tak szczerze, lodóweczka. No. Lodóweczka? Lodóweczka. Nie, a my myśleli, że ta butelka będzie hitem, a to lodówka znaczy, jest. Znaczy, tak, najpierw na lodóweczkę, potem tą butelkę, no i potem resztę. A wiesz, że mama mówiła, ta lodówka to mi Hasi się spodoba. No, to jest najlepszy bajer, bo jakby butelka, no to wiadomo, no fajna, ale. No to jest taki gadżet. No to jest taki gadżet fajny. No,
A ja wam słuchajcie powiem, że jak ja wam pokazywałem, to wyście tą lodówkę już widzieli tu kątem oka. I ja wiecie, tak pominąłem, a bo lodóweczka to wiecie, tak będzie taki dodatek. A tu się nagle okazuje, że butelka zdrawia być hitem, stała się dodatkiem, no. Butelka jest jakby na drugim miejscu, bo no będę na pewno używać, ale jednak nie jest takim, takim nietypową rzeczą jak właśnie lodóweczka. Tak? Ale no. Myśmy kiedyś ją oglądali. A wiesz, że ta lodówka może grzać i chłodzić? Grzać? No, tu z tyłu jest taki przełącznik. A co ona będzie grzała, przepraszam? I tu może przełączyć albo chłodzenie, albo chłodzenie, albo grzanie, albo wyłączenie. Także taka lodóweczka. Jak tam jest zimno? Sprawdzimy. Zimno. Ja byś tu puszkę dał jakiegoś na pewno, spoko. Nie no, prezenty bardzo fajne, jeszcze raz dziękuję. No. A przy okazji ty znalazłeś swoją koszulkę. Nie, no naprawdę. Ale... Marek nie ma, ubieraj. Słuchajcie, ja jeszcze dzisiaj to ładnie składałem. Ja mówię tak, może to maszyna dla ciebie? Nie. Ale to ty nie wiedziałeś, bo ja, składałeś, bo że ja to nie jest ten na, twój? Na to, rozumiesz, ja je miałem od tej strony. Tylko, że rozmiarówka nawet mnie nie zaniepokoja. Jeszcze cenę odklejałem z tego. O nie, to no trzeba. No to widzisz, ale ty już masz swoją... Nie no, Marek, musisz zrobić teraz wrzuta, wiesz, bo jakoś musisz naprawić to w topę. No i taram, taram, taram. Proszę, no widzisz. Spodenki co prawda średnio pasują, ale jest wakacyjnie i tak, tak ma być. Koszulka jest bardzo ładna. No, ale super, nie? Ale także dla ciebie dziecka sobie prezent. Tak, no stałeś. Ale przyznam szczerze, Michasia chyba potwierdzi, że to nie są twoje kolory. Znaczy to, znaczy, no niezbyt. Kiedyś mnie właśnie uwielbiamy to, bo teraz jakoś, no nie. Michasia teraz widzę, że woli takie bardziej stonowane, odcienie brązu, znaczy, mam też fiolety. Taki, ostatnio miałam taką różową z cytryną i taką zieloną, takie kolorowe. No tak, ale nie jest to taki szał jak ma tata. No bo... ja osobiście powiem, że te kolory, co Michaśka wybiera, to nie są moje kolory. To a jest mi znowu, moje to nie są no, twoje kolory. No ja też w twoje bym nie weszła, za bardzo takie pstrokato kolorowe, no ale Marek dobrze się w tym czuje i fajnie wygląda. A jeszcze jedna, że jak kupowałem kwiatki, to ja mówię, one się z Michasi spodobają średnio. A właśnie, ale właśnie ja powiem szczerze, bo wiecie, czemu... że ja kiedyś mówiłam, właśnie chciałam mieć kwiatek, znaczy bez w pokoju, a, ale ten... No bo trudno kupić, ale nie? Ale tu właśnie są... ładnie pachną, no. No to widzisz, to mi się bardzo cieszy, że ci się kwiatki podobają, że lodóweczka ci się podoba i jest hitem, to... No przenośna. No. Tylko, że nie ma zasilania stałego. No. Czyli co, ogólnie prezencik się udał? Czyli tak, prezencik się udał. Raz wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka. Buziaczek. No. Kochani, napiszcie w komentarzach, który prezent wam się najbardziej podobał. Czy lodóweczka, czy butelka, a może kosmetyki lub piżama. Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach. No i co, ja wam jeszcze życzę spóźnione życzenia z okazji dnia dziecka. No i co, widzimy się w następnym odcinku i dowiecie się, gdzie jadę. Pa, pa!